Hearthstone, Heroes of Warcraft. Hej, siemanko, witajcie w Hearthstone i prezentacji pierwszej talii standardowej kapłana na Katunie, Katun Priest, talia jak najbardziej kontrolna, wolna, długa, zabawowa, ciekawa. No, same plusy, dlatego się tak o niej wypowiadam, bo po prostu aż miło mi było nią grać i wrócić do Hearthstone'a. No nie jest teraz takie to wszystko, no jakie było kiedyś. Jest mniej losowo, ale dalej jest losowo. W każdym razie chodzi o to, że po prostu te wszystkie nowości sprawiły, że gra się fajnie. W poprzednim odcinku widzieliśmy taką klasyczną niemalże talię Zo, oczywiście, Czarnoksiężnika, no a tutaj coś zupełnie nowego. Italię zaczniemy omawiać od dwóch legend. Katuna otrzymaliśmy wszyscy, jak ktoś tam sobie otworzył ten pierwszy pakiecik darmowy, zalogowanie, to go otrzymał. No wiadomo jak on działa, tutaj pewnie nie ma potrzeby jego omawiania, natomiast długi czas grałem bez tej karty. No i cóż, doszedłem do wniosku, że ci dwaj to chodzą w parze, a ten dodatkowo jeszcze swojego chłopaka przyprowadzić może. I to są karty, które chyba w każdej talii na Katunie być muszą. Grałem wcześniej Ragnarosa. No Ragnaros, no świetny, kurde, ale no nie dawał rady. Mimo wszystko gra bardzo dużo talii agresywnych. Przecież to Zo, które ja pokazywałem kilka dni temu, 2-3, no też agresywna talia jak najbardziej. Pełno gra różnych wersji Zo właśnie, grają patroni, widziałem też łowców i magów na zaklęciach, także jest tego trochę, no i te prowokacje są tutaj potrzebne i ta karta jest tutaj potrzebna. Ja ją sobie zrobiłem z tajemnego pyłu, wydałem, trochę się obawiałem, bo to w zasadzie będzie przydatne tylko do talii na Katunie i trochę mi było szkoda, ale jednak stwierdziłem, że tak fajnie mi się tą talią gra i będę robił kolejne, chyba na wszystkich klasach będę próbował Katuna złożyć, więc zrobiłem sobie jego. Zazwyczaj go rzucamy, no prawie zawsze, albo inaczej jeszcze, nie zdarzyło mi się nie rzucić go bez przyzwania tego jego ziomala bliźniaka, czyli drugiej karty o statystykach 4-6 z prowokacją. Uzbieranie 10 ataku dla Katuna to jest żaden problem tak naprawdę. Także on tutaj jest. A tak poza tym, to po kolei już może, o tych dwóch chciałem na początku zacząć. Słowo mocy tarcza, żeby karty dobierać. To jest ważne w tej talii. Jak kapłanka właśnie, jak nie siądzie ta kapłanka i ona kilku kart nie dobierze, to bywa problematycznie. Najczęściej jest tak, że w 3 grach na 4 mam często 5-6, czasem pełną rękę kart. Ale bywają takie właśnie, że jest z tymi kartami problem, jak przeciwnik się ładnie dwóch kapłanek pozbędzie, albo one nam nie chcą dojść. Także z tego powodu tutaj też dwóch tych zbieraczy łupów. No zawsze dobierze, mam mało wyciszeń gra, także tą karciochę dobierze, tak jak słowo o mocy tarcza też zawsze dobierze. Ten zwykle też kogoś zabije, pełno jest stronników, którzy mają 2 punkty zdrowia i przeciwnicy je grają. Z tego też powodu 2 słowa cienia ból, zabijamy te małe. To już zaczyna dokładać Katunowi, no i takie staty ma, które coś zabiją i podleczyć można. Słowo cienia śmierci, o, też jest na co rzucać pełno dużych stworów. Nawet jak ktoś gra czymś agresywnym, no to w Zo grają tego co rośnie, jak przyzywamy kolejnych stronników, także jest co zabijać nawet w takich na wskroś ofensywnych taliach. No w Hunterze lew dalej gra. Oprócz tego, o, to jest fajne, dokłada Katunowi, mało w plecach, statystyki beznadziejne, ale za 2 bije, też zabijamy coś i jest okej. Tego gram typka, bo ma fajne statystyki, dokłada Katunowi. Jak jeszcze go tutaj podleczymy, coś mu słowem mocy tarcza dołożymy, to on może tych punkciorów Katunowi dołożyć sporo. Karta niepozorna, ale kurde, ta tarcza sprawia, że często wymieniamy się 2 za 1. Dużo ataku, 4-2. Spoko, bardzo mi się to tutaj sprawdza i tego bym nie wymienił. Natomiast właśnie, wcześniej grałem, nie tą, te panie.
Zakapturzone akolitki za 4-3-6 staty świetne dokłada Katunowi, gdy każda jakaś tam postać zostaje uzdrowiona. Postać czy stronnik? Dowolna postać, no właśnie. I wydaje się super, ale mówię, jest pełno tych prowokacji, oj, tych agresorów, agresywnych talii, więc tutaj kolejna prowokacja, karta, która niejako zastępuje śluzożera. No tutaj mi się sprawdza wyśmienicie. Grałem to, później zacząłem grać to i na razie nie ruszam, bo jest lepiej. Statystyki gorsze mniej w plecach, ale ma, a i jeszcze droższe o jeden, ale ma tarcze i prowokacje, no i to... To często ratuje mnie przed porażką. Guślarka, śmieszna karta, statystyki świetne za 5-6-5. I ten okrzyk bojowy. Tak jak mówiłem, uzbierać dychę ataku Katunowi to żaden problem. Natomiast problem jest innego typu. Zdarza się nierzadko, że mamy pełno życia, 29, 25, czy nawet kurde 30. No i mamy ją na ręce, już jest tura 6-7 i tak nie wiadomo cholera czy rzucić, żeby takie jakieś tempo zachować, mieć coś na stole, czy trzymać, żeby dołożyć. Także trzeba też sobie wyrobić no to doświadczenie gry tą talią, żeby no takich rzeczy się nauczyć. No ja jeszcze no specem na pewno nie jestem, trochę dopiero co pograłem, ale już na tyle, żeby móc troszeczkę o tej talii opowiedzieć. Pogrzebanie gram za 6, po prostu coś tam sobie zabieramy przeciwnikowi i dokładamy do swojej talii. Można grać dwie sztuki, drugą za Sylwanę, gdyby ktoś nie miał. Aczkolwiek ja tu wolę Sylwanę, no bo działa podobnie, możemy coś przechwycić, tyle że już będąc na stole. Natomiast no to jest stronnik. Wyciszeń gra mało teraz, bo one jakoś tak wszystkie po dupie dostały, albo zostały z gry no ze standardu wywalone, także spoko. No, tutaj też tłumaczyć nie trzeba, agresorów pełno, zwykle jest co zajumać, chociaż też czasami wisi na ręce. No tą talią tak się gra spokojnie jak na wojnie, jak ja to lubię mówić. No i jeszcze to jest najbardziej problematyczna karta i generalnie problem tej talii AOE. Nie mam tutaj żadnego zwiększenia obrażeń od zaklęć. Mógłbym grać lazurowe smokowce, no i może będę kombinował zamiast tych psychotronów, może zamiast czegoś innego, ale to combo, łombo, dziewiąta tura, czy turę wcześniej trzeba rzucić, kurde, no takie wiecie. Dwa to jest mało, jest masa stronników, którzy mają przynajmniej 3. Patroni przecież grają, cholernie problematyczny jest ten wojownik dla tej talii. Najbardziej chyba taki wróg rasowy. Szefy chochlików, no sporo nawet tych tutaj, zobaczcie, jak ktoś gra na Ketunie, tutaj ma 3, to ma 2, no to jeszcze spoko, to mało kto gra tak na szczerze mówiąc, tak naprawdę. No w każdym razie jest z tym problem, ma kapłan teraz taką kartę. O, wydobyte zło z Ligi Odkrywców, zadaje 3 i to by było super, tyle że... Mnie się za bardzo nie podoba, nawet nie tyle, że wszystkim stronnikom, że i moim, bo to by czasami nawet mogło siąść, bym się podleczył, może jakieś karty dobrał, ale że ja tą kartę jeszcze przeciwnikowi wrzucę. Jeśli to jest agresywna talia, ta z którą gram, no to on ma problem, bo jej nie rzuci, raczej żeby swoich nie zabijać. To dla niego jeszcze to może być problematyczne, ale jak ktoś gra kontrolną, to ja sobie zdzielę tutaj po stronnikach, później przeciwnik może poprawić. A i takie to kurde, no nie wiem, będę testował, bo ten rozbłysk mi często nie siada tak jakbym chciał. Tyle o talii, przechodzimy do gry. Wszystko chyba omówiłem. No kończy się sezon rankingowy. Powolutku. W przyszłym miesiącu, no tak, pewnie będę grał, cisnął głównie ten standard, przynajmniej właśnie w następnym miesiącu, bo jestem jego bardzo ciekaw. No i talię też złożyłem, kurde, legendę sobie zrobiłem, więc będę cisnął tym kapłanem i tym zo, ale będę też testował, no, inne warianty Katuna. Mag na zaklęciach pewnie. Taka śmieszna talia.
potrafią urosnąć te cholerne właśnie żmijki many, które też mają 3 zdrowia i to jest problem. I to jest problem. Mam nadzieję, że go ładnie łupnę. Talia jeszcze nie ma takiej skuteczności, jakiej bym chciał, ale dopiero co niedawno zrobiłem tego bliźniaka, jak on tam się nazywa, Valcor. Niedawno co go zrobiłem, także... Spokojnie, po prostu spokojnie. Było z 60% właśnie jak grałem sobie... Jak grałem sobie z Ragnarosem. A z tym wariatem w Talii jeszcze nie przegrałem. No to tak nie wiem, powyżej 60 pewnie już jest. Ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał. I będzie też Katun po drugiej stronie. No może być ciekawie. Oczywiście zacząłem od tego, bo tym mogę to zabić, nie? Wiadomo o co ho. Chcę kapłankę dlatego, że... Albo zaraz, bo... On tutaj będzie mógł zabić, ale jak rzucę kapłankę i też zaatakuje moją kapłankę i strzeli, to ona zginie. Komu dołożyć? No właśnie. Chyba w ogóle kapłanki w takim wypadku nie rzucę, a dołożę temu. Drugie. Dlatego, żeby mi kapłankę zabił, albo by mi to zabił, a wolę, żeby mi niczego nie zabił. No na razie kolejnej dokładał nie będę. Jak ma lodowy blok, no to... No to rzuci, tak by zabił, wtedy nie. Słuchaj uważnie. Ano, słucham. Tu zabić muszę. Przeciwnik tak kurde nakombinował. No rzucić to strzeli, zabije. Ja bym mógł... To najchętniej bym... Pierdyknął, później poprawił. Przeciwnik będzie musiał strzelić to, więc tej nie zabije. Jeszcze nazw nie pamiętam tych karcioch. Nie zabije mi tej krzewicielki zła. No ona liczy, że przeżyje. A jak strzeli, to będzie miał 2 many. Może nic nie rzuci. Ciekawe, czy to będzie to z mrożeniami. No żmijków many nie widziałem. Jeszcze niczego, co zaklęcia dopala. Ciekawe. Dziwne talie spotykam, no tak jak mówię, dopiero to się wszystko rozkręca, jak ta meta się, a jednak łupie w tą stronę, no to też spoko. Bo właśnie... A nie, ja to źle, kurde, jakoś rozkminiłem w takim wypadku. Ale chciałem się pozbyć tamtej karty, dobra, są jednak te zaklęcia. Chciałem się pozbyć tamtej karty. No i kurde, widzicie, takie te początki ciężkie. Jakbym dołożył... To by miała 5. Chyba się nastawiam, że w przyszłej turze. Bo jak ją teraz rzucę i dołożę, to dobiorę sobie kartę, co jest fajne, super, ekstra, zajebiste, ale ona będzie miała 5 zdrowia, więc on znów jak strzeli i zaatakuje, to... to mi ją zabije, ale mam jeszcze drugą. Nie, żeby jakieś tempo zachować. O, i przyszedł ten wariat. Nie będę leczył przeciwnika, aczkolwiek bawię się czasami w takie rzeczy, dlatego ona ma jeden ataku i się może wymienią. Na to liczę. Jakbym dobił to, to by przeżyło. To by przeżyło. Ten początek taki jest, w zasadzie tutaj różne cuda się dzieją, ja się tym nie przejmuję, bo to później się wszystko rozkręca. Cóż to robi? Otrzymuje 1 do ataku za każdą pozostałą kartę w twojej ręce. Aha, smokowiec taki zmierzchu, tylko też na odwrót. Tu bym mógł zabić. Tego nie mam jak zabić, niestety. Nie mam co zrobić. Kartę bym sobie dobrał. Co nie zaatakuje, no to... Tylko, że zostanę, kurde. Już się robi. A jak tak zaatakuję, to zostanę na 2, na 3, ale później ewentualnie będę miał jak dobić. I to jest taki dziwny plan, moi drodzy. Gotowe. Dobierzemy sobie. Nie przyszło nic takiego, co bym chciał w tym momencie widzieć, ale okej. No liczę, że on się wymieni teraz. I coś za 6 może rzucić. Nie mam tych moich słów cienia.
ani ból, ani śmierć, a to są karty, które są mi potrzebne. O, już bym zajumał takiego żywiołaka. Czy takiego berserkera. Oto takie coś dziwnego, coś takie troszeczkę nowego. W ogóle patrzcie, jaki mi to wszystko z dupki przychodzi. Nie takie karty, jakbym chciał. Buchnę tego berserkera, rzecz jasna. Bo w ogóle Ketunowi sobie jeszcze nie dokładałem. Czy dokładałem? Nie wiem, jak się zagadam, to nie pamiętam. W każdym razie... Tak jak mówię, dalej, spokojnie, jak na wojnie. To jest ten na zaklęciach, tylko że taki troszeczkę dziwny. On co robi na tej inspiracji? Aha, zaklęcie dodaje. To takie troszeczkę problematyczne, bym rzekł. A nie, to wychodzi, że już jest Ketun. Może bym mu to pieprznął. Plan jest taki, żeby mu to pierdyknąć. Oczywiście, że tak. Co ja się będę przejmował? No i tutaj zmrozimy się. Stół czyścimy, kart na ręce dużo mamy, czyli się to pod tym względem układa. Przeciwnik ma 4, jakaś tam inicjatywa. Dobrze jest, tylko mi tych słów cienia brakuje. Jakoś dużo stronników, no to czasem tak to się układa. Cóż poradzić, cholera jasna. Ojejku, drugi, jeszcze paladyna, ale jajce, jak ja nie lubię tych pieprzonych sekretów. Jest wreszcie słówko. Jest wreszcie słówko. Zobaczmy, czy duplikacja. Znaczy duplikacja, lustrzane odbicie. No nie. No nie. No nie. To rzućmy tam Sylwankę. Jak wyrwie owce, no to wyrwie owce. Trudno. A znaczy w sumie to nawet dobrze. No jak ma owce, no to niech ją wykorzysta, żebym już wiedział, że jedną ma, jakby coś ma jeszcze drugą. No i dobrze. Spoko. Spoko, nic się nie stało. Nic się nie stało, zaatakuje teraz, co mnie cieszy bardzo. Zobaczmy, czy wyparowanie grają. Nie, na pewno, a nie jest. Oko za oko, a to ten paladyna, wyparowanie nie jest maga. Obstawiam, że to jest lodowy blok. Grają te lodowe bloki. Także my na pewno sobie chcemy rzucić... Tutaj tego, Ketun ma 12 i no i tyle. Z tym się nie śpieszę w ogóle, dlatego że no wolę jakiś taki rozwój sytuacji na stole mieć, taki bardziej klarowny, w pusty nie rzucać. Chociaż on tego falą płomieni nie zabije, to za chwilę pewnie jednak to rzucę, aczkolwiek ja już jestem w takiej dobrej sytuacji, z tego co widzę. Dlatego, że tak, no tutaj sobie będę leczył zaraz, tylko bym dorobił. Kartę sobie chcę dobrać. O, jest kolejne słowo. Fala płomieni. Dobra. Żeby przypadkiem nie popsuć jakby odcinka i nie rzucić tego w ogóle, a zaprezentować właśnie. Zamieć jednak, to jak w przyszłej wyrwę falę płomieni, to trochę słabo. To by było trochę słabo, zabił mi jeszcze to. No widzicie, mogłem nie rzucać, no chciałem się kurde popisać kurde karciochom. Oj, ale jestem typem. I właśnie, tego teraz nie rzucę, no bo mam 29 zdrowia, to jest to, o czym mówiłem, więc dokładam taką małą, Katun ma już 14, no i tyle. Mógłbym rzucić nawet wcześniej rozbłysk świętości, żeby podleczyć sobie te dwie karty, ale to jakby mi przeżyła kapłanka, to bym jeszcze tak zrobił, a tak to nie ma sensu. Nie ma sensu żadnego. W każdym razie coś jeszcze chciałem powiedzieć, tylko co? Ojejku, jakby to teraz była duplikacja, to by było troszeczkę słabo. A no właśnie, są ci dwaj. Tutaj, no tego to chyba zabiję po prostu wykorzystując. No tak, tutaj sobie strzelimy. Katunek niech rośnie. Tutaj podleczymy, żeby musiał strzelić. Zabijemy. Zaatakujemy.
A, już wiem, co chciałem powiedzieć. To jest złoty mag, także obstawiam, że przeciwnik doskonale umie nim grać, dlatego ja tutaj się nie śpieszę. Nie rzucam tego teraz jeszcze, ani wcześniej też nie bardzo byłem taki przychylny, by rzucić ten rozbłysk świętości, bo on pewnie zagra jeszcze te swoje 0-2 prowokacje. 7-9. Daj Katunowi 2-2. A to po prostu takie coś duże. No ale dlatego, o Jezu, dlatego właśnie mamy słowo cienia śmierci. Zabijemy. Dorzucimy sobie, no tego pana. Też trzeba nie przesadzać, bo pamiętajmy. Pamiętajmy, fala płomieni. To bankowo jest lodowy blok. Ale to dobrze będzie. O, jeszcze Katun mógłby przyjść. Mógłby jeszcze Katun przyjść, tak żeby go też zaprezentować. No strzela to raczej, fali płomieni nie ma, chyba że zamieć. Ojejku, ta Justy Mariel, kurde tam. Ja ją już różnie ją nazywałem. Ultracjuszka, Patrycjuszka, o tu jakaś ona taka Justycjariuszka. Mariel, muszę zapamiętać, że Mariel. Chcielibyśmy ją zabić na pewno. A żeby ją zabić, to musielibyśmy tego pana poświęcić. A jak zaatakujemy, no to tutaj jest 7-9. No to jest bankowo-lodowy blok. Bankowo to jest lodowy blok. Tutaj 3 mamy. No dobra, poświęcimy. Ciekawe. No ta, lodowy blok. Rzucimy tego pana w środek. Mamy teraz na stole... Mamy teraz na stole 9. To mało, więc teraz rzucimy. Rzucimy, żeby jakby coś ich mieć na kolejną turę, jak dobić. Wszystkiego mi falą płomieni i łupnięcie mnie zdejmie. Także w przyszłej turze... Ale on teraz przecież ma 2 ataku, no. Ze mnie taki mosiek samosiek, ale i tak wszystkiego nie zdejmie. Chyba, że... Nie. A dobra, to luzik. No ten lodowy blok jednak... Oj, lodowy blok... Tak, to oj, lodowy blok jednak może mi troszeczkę nawrócić. No tutaj 2, więc tego niczego nie przejmę. Jakbym teraz sobie rzucił... Tego zabijemy w ten sposób. Znaczy, no, na pewno nie wygram jeszcze teraz, ale myślę, jak to zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nie chcę sobie zbijać tej tarczy, bo się boję tej fali płomieni. Tutaj poświęcać też nie. Też nie. On i tak schodzi na strzała, więc tym zaatakuje. Dobra, jednak tą prowokacją sobie wykminiłem, bo on ma 4, zostanie na 2. I tutaj lodowy blok wchodzi. Dorzucimy, bo dobierze kartę, no i tyle. No ciekawe, czy coś przeciwnik wykombinuje. Raczej nie, gram taki troszeczkę... Nie mam czasu na... Prezentuję styl nieogarnięty, ale luzik. No tutaj widać, że przeciwnik już w tym momencie kompletnie nie ma co zrobić. O, no właśnie. Poddał się, także... Odkąd mam tego pana, to na lajciku te gry wygrywam. Wcześniej, tak jak mówię, bywało... Zależy, z kim grałem. Agresywne talie mi uprzykrzały życie. Dołożyłem te 2 prowokacje, dołożyłem tego bliźniaka i w zasadzie to sprawę rozwiązało. I teraz to już na takim luziku sobie mogę grać i w zasadzie, kurde, wygrywać. Widzieliście, jakieś tam błędy popełniałem, ale to żadnego znaczenia na przebieg rozgrywki, albo inaczej, na wynik nie miało. Także dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam, na razie, cho.